W tym filmie zajmiemy się przeprowadzeniem analizy czynnikowej. Mamy tutaj dane pochodzące z takiego tworzonego przez studentów kwestionariusza zainteresowania psychologią. Mieliśmy 43 stwierdzenia i wszystkie te stwierdzenia odnosiły się do różnych aspektów zainteresowania psychologią. Uważam, że stan psychiczny ma ogromny wpływ na życie człowieka. Ludzie często zwracają się do mnie o radę. Nie zastanawiam się nad sobą ani swoimi zachowaniami. Tutaj oczekujemy, że to pytanie jest odwrócone, prawda? Czyli niskie wskazania będą świadczyły o dużym natężeniu cechy. Szukam przyczyn reakcji czy zachowań ludzkich. Przygotowując dane, usunięto braki danych, zamieniono je zaokrągloną medianą, ale nie muszą Państwo tego robić. Mogą Państwo, wystarczy, że braki danych zostaną zdefiniowane albo po prostu zamienione na systemowe braki danych, czyli taką puste pole, gdzie jest tylko kropeczka w SPSS-ie. Kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, przeprowadzając analizę czynnikową, jest to, że powinniśmy mieć w badaniu 5 razy tyle obserwacji, co zmiennych, które wkładamy do analizy. Także w najlepszym razie, znaczy w zasadzie nie w najlepszym razie, tylko jak po prostu powinno być, że w momencie, kiedy analizujemy 43 stwierdzenia, to powinniśmy mieć w bazie nieco ponad 200 obserwacji. Tutaj niestety w tej bazie jest troszeczkę gorzej. Mamy około 130, 120, 123 obserwacjami dysponujemy, ale analizę przeprowadzamy tylko w celach ćwiczeniowych. Tutaj w związku z tym przebolejemy ten niedostatek. Aby wygodnie przeprowadzić analizę, warto jest ustawić sobie w SPSS-ie, żeby program pokazywał w tabelach zarówno nazwy zmiennych, jak i ich etykiety. Warto jest oczywiście, żeby ten zbiór w ogóle był zaetykietowany, dużo się wygodniej będzie pracowało, a żeby SPSS wyświetlał zarówno nazwy zmiennych, jak i etykiety, w opcjach, edycja opcje, jest zakładka z labelkami i musimy sobie ustawić, żeby wyświetlał zarówno wartości, jak i etykiety, zarówno nazwy zmiennych, jak i ich etykiety. Analizę czynnikową przeprowadzamy poprzez menu analiza, redukcja danych czynnikowa. Wprowadzamy sobie nazwy zmiennych do blaszki po prawej stronie. Jednocześnie uwaga dla użytkowników nowszych wersji SPSS-a, jest wysoce prawdopodobne, że program nie będzie chciał przeprowadzić analizy, jeśli zmienna jest zdefiniowana jako zmienna na skali innej niż ilościowa, czyli inna niż scale. Aby temu zapobiec, musimy po prostu sobie w odpowiednich polach w zakładce z widokiem zmiennych ustawić, żeby to była scale, zmienna ilościowa. Wprowadzamy wszystkie zmienne, które chcemy wprowadzić do tej blaszki po prawej stronie i interesuje nas na samym początku coś, co nazywa się macierzą przeciwobrazów. Całą resztę zdefiniujemy sobie później. Na początek będziemy patrzeć na macierz przeciwobrazów. Macierz przeciwobrazów jest to taka olbrzymia tabela, ale na szczęście w tej tabeli interesuje nas tylko jedna przekątna. W drugiej połowie, w dolnej połowie tej tabeli, interesuje nas taka przekątna, która jest oznaczona literkami A. Jeśli jakaś zmienna ma wartość niższą niż 0,5, to od razu możemy wyeliminować ją z analizy.
Zmienne, które mają wartość mniejszą niż 0,5, po prostu kiepsko będą chodzić w tej analizie. Więc widzimy, że zmienna ZP02 jest do wyrzucenia. Zostanie. Zaraz jeszcze zobaczymy może. O, i tą zmienną też, która miała taką niską wartość, też wyrzucimy. I to jest zmienna tutaj ZP24. Czyli teraz, kiedy wybierzemy sobie zmienne do analizy, to wyjmujemy tą zmienną ZP2 i ZP24. Teraz musimy sobie zaznaczyć, żeby zrobił nam wykres usypiska. Tutaj na razie zostaje wszystko tak, jak jest. I rotacja. Na początek chcemy zobaczyć w ogóle, ile będzie czynników, ale jest z tym związana kwestia rotacji. Jeśli oczekujemy, że nasze czynniki będą od siebie niezależne, to wybieramy opcję Varimax, a jeśli mogą być ze sobą skrolowane, to wybieramy opcję Oblimin. To są takie dwie najpopularniejsze, dwa najpopularniejsze sposoby rotacji danych. Tutaj oczekujemy, że zmienne, że te czynniki będą ze sobą skorelowane i dlatego wybieram opcję Oblimin. Klikam dalej. Tutaj nic nie muszę zmieniać, a w opcjach wybierzemy sobie, żeby sortował nam wyniki według rozmiaru, według ładunku czynnikowego i jednocześnie, żeby nie pokazywał ładunków czynnikowych o wartości mniejszej niż 0,3. Ja tutaj sobie wkleję. Szczerze mówiąc, przygotowałem sobie troszkę wcześniej te syntaksy. W związku z tym pokażę Państwu, co przed chwilą zrobiłem. To była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. I tu jest druga. To jest to, co przed chwilą zdefiniowaliśmy. Jak widzą Państwo, nie ma tych dwóch zmiennych. Ani tutaj, ani tutaj. Ma sortować. Jeszcze ten blank 0,3 zdefiniujemy. Jeden czynnik z rotacją Oblimin. I uruchamiam analizę. Już nie mieliśmy w tej, o ile w pierwszym tylko macierz przeciwobrazu kazałem mu pokazać, to teraz już tej macierzy przeciwobrazu nie ma, już tej standardowe ustawienia. I na co patrzymy? Patrzymy na całkowitą wyjaśnioną wariancję ogółem, patrzymy, jakie tutaj są wartości i SPSS automatycznie nam pokazuje tylko te czynniki, które mają wartość własną większą niż 1. Jest to jedna z metod wyboru ilości czynników w rozwiązaniu, więc w związku z tym SPSS nam sugeruje tutaj, żeby te 8 czynników było, dlatego że 8 czynników ma wartość własną większą niż 1. Drugi sposób to jest przyjrzenie się wykresowi osypiska. Wykres usypiska to jest graficzne przedstawienie tego, na co przed chwilą patrzyliśmy i patrzymy sobie, liczymy czynniki 1, 2, 3, 4 i tutaj się robi płasko. Po czwartym czynniku się robi płasko. W związku z tym najprawdopodobniej takie czteroczynnikowe rozwiązanie będzie najsensowniejsze. Aby wybrać czteroczynnikowe rozwiązanie, w menu tutaj Extraction wybieramy, żeby były 4 czynniki i klikamy
Okej. W syntaksie to będzie wyglądać w ten sposób. To, co się zmieniło, to to, że tutaj jest faktor i w nawiasie 4. Jest niepotrzebne i możemy teraz przyglądać się rozwiązaniu. Jeśli robiliśmy rotację oblimin, to lepiej nam będzie patrzeć na tabelę, która nazywa się macierz modelowa. Powinniśmy się przyglądać zarówno modelowej, jak i struktury, ale wygodniej nam będzie przyglądać się tylko tej tabeli, która nazywa się macierzą modelową. Jeśli wykonujemy rotację Varimax, to tabelka, której będziemy się przyglądać, nazywać się będzie macierz rotowanych składników, ale jej interpretacja będzie dokładnie taka sama. SPSS, ponieważ kazaliśmy mu sortować według wielkości ładunku, tam w opcjach zaznaczyliśmy taką opcję. On nam sortuje tutaj pierwszy czynnik według ładunków, poszczególne pytania. Następnie drugi czynnik, trzeci, czwarty. Tabelka tutaj jest pusta w wielu miejscach, dlatego że kazaliśmy mu, żeby nie wyświetlał nam tych ładunków wyższych niż 0,3. Co my tu widzimy? Analizuję to, jak różni ludzie zachowują się w tej samej sytuacji. Szukam przyczyn reakcji czy zachowań ludzkich. Zastanawiam się nad motywacjami. Próbuję zrozumieć relacje pomiędzy ludźmi. Jestem ciekaw motywów i zachowań. Lubię obserwować. Często analizuję zachowania ludzi. Interesuje mnie psychika drugiego człowieka. Interesuję się prawidłowościami funkcjonowania człowieka. Lubię wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą moimi reakcjami. Interesuje mnie wiedza dotycząca narzędzi wywierania wpływu. Zastanawiam się nad wpływem wychowania na zachowanie człowieka i nie interesują mnie emocje innych. Wszystkie te stwierdzenia mają jakieś tam w miarę podobne znaczenie związane właśnie z obserwowaniem i rozumieniem emocji, zachowań innych osób. Jak Państwo widzą, wszystkie te stwierdzenia mają ładunki na znaku plusowym, z wyjątkiem tego. Nie interesują mnie emocje innych ludzi. To jest pytanie odwrócone i dlatego właśnie ma ładunek ujemny. Kolejny czynnik, wszystkie ładunki ma ujemne, no, z wyjątkiem tego, które jest pytaniem odwróconym. Często się tak zdarza, kiedy robimy skośną rotację, rotację oblimin, że właśnie wszystkie ładunki są ujemne na danym czynniku, to nic nie szkodzi. To po prostu oznacza to, że ten, który jest w inną stronę, jest odwrócony. Kupuję czasopisma związane z psychologią, chcę pracować jako psycholog, czytuję fachową literaturę, zdarza mi się uczestniczyć w warsztatach, zdarza mi się czytać książki, czytuję poradniki, rozważałem studiowanie, przeglądam portale internetowe psychologiczne, udzielam się jako wolontariusz, interesuje mnie to, jak skutecznie udzielić wsparcia. Nuży mnie literatura psychologiczna, to jest właśnie to odwrócone pytanie, ma inny znak niż pozostałe. Chcę pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów, interesuję się swoimi problemami psychicznymi, przepraszam. To są takie stwierdzenia, które jakoś tam grupują się w ten temat zdobywania wiedzy psychologicznej. Warsztaty, literatura i tak dalej. Tutaj mamy kolejny czynnik. Lubię rozmawiać z ludźmi, nie lubię słuchać, jest odwrócone. Widzimy, że ma inny znak niż pozostałe. Ludzie zwracają się do mnie o porady, ludzie często zwracają się o radę. Lubię słuchać ludzi, nie interesują mnie porady psychologiczne z odwróconym znakiem. Często rozmawiam z ludźmi o ich problemach. To jest taki wspierający czynnik. I czwarty, związany z refleksją nad swoją osobą. Mam skłonność do samorefleksji, jestem osobą refleksyjną. Często zauważam związek między swoim stanem psychicznym a kondycją fizyczną i odwrotnie, nudzi mnie słuchanie o problemach innych ludzi. Jak dalej przeprowadzać analizę czynnikową? W kolejnym filmie.